Sponsorem programu jest Hotel Herman. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w programie Poranek z Płocką Telewizją. Proszę Państwa, krótkie ćwiczenie. Gdzie możemy nas zobaczyć? Na kanale 140 z Płocka Telewizja. O której? O godzinie 9 rano. W każdą? Sobotę i oczywiście cały tydzień, ale jeśli Państwo nie zdążą obejrzeć nas w telewizorze, to mogą Państwo obejrzeć nasz odcinek na YouTubie oraz na naszej stronie internetowej, więc teraz zapraszamy na skrót. Tak jest, u nas jak zwykle mnóstwo ciekawych gości i ciekawe rozmowy. Zapraszamy serdecznie. Witam serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Poranka z Płocką Telewizją. A co dziś w programie? Na początku porozmawiamy o rękodziele. Marcin Gontarek powie o przedmiotach, jakie sam wykonuje z drewna. Przyjrzymy się najlepszym stylizacjom na zbliżające się walentynki w czasie pandemii. Porozmawiamy z Michałem Nersem, właścicielem podpłockiego ranczowiska, o jego hodowli sów. Podejmiemy niełatwy temat walentynkowych prezentów. A na koniec porozmawiamy o zdrowiu. Jak ważna jest dbałość o zęby, zachęcamy do oglądania. Kupując akcesoria lub inne produkty do naszego domu, zwracamy szczególną uwagę na jakość tych produktów. No i właśnie, coraz więcej osób decyduje się na zakup tych produktów z drewna i o nich porozmawiamy z naszym gościem, Marcin Gontarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zanim przejdziemy do tych rzeczy, które tutaj widzimy, które wykonujesz, opowiedz, skąd u Ciebie pasja do pracy akurat nad drewnem? Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu. Byłem wychowywany, dużo czasu spędzałem z dziadkiem. Dziadek zajmował się drewnem i zaraził mnie pasją. Potem była długa przerwa, praca zawodowa i jakiś czas temu wróciło to do mnie. A skąd czerpiesz inspirację? Bo tak jak tutaj możecie Państwo zobaczyć, tego jest naprawdę dużo i to są różnorodne produkty. Dużo przeglądam różnych wyrobników, różnych stron, ale większość rzeczy jest z mojego pomysłu i czerpię to też z natury i własne pomysły. Może powiemy teraz o przedmiotach, które widzimy tutaj, bo widzę, że od desek, takich rozumiem do krojenia, po zabawki mamy takie przedmioty, na przykład taki... Upatrzyłeś sobie młotek. Młoteczek sobie upatrzyłem, tak, jest najbliżej mnie. Bardzo, bardzo fajnie w ogóle wykonane, miękkie, takie miękkie, oczywiście drewno nie może być miękkie, ale w dotyku bardzo przyjemne, więc jako zabawki też polecamy dla dzieci, prawda, które też otoczone są dzisiaj plastikiem w dzisiejszych czasach, a tutaj jednak mamy naturalny produkt, zdrowy, gdzie dziecko, nawet jeśli ugryzie, to się nic z tym nie stanie, prawda? Mam w domu dwójkę testerów, tak więc wszystkie zabawki testowane są na moich dzieciach, ale to też jest jakaś odpowiedź na temat tego, iż no zalewani jesteśmy tym plastikiem chińskim, tak więc dużo rzeczy powstaje dla dzieci. Tutaj widzimy jakiś mały wycinek tego, bo mamy małe rzeczy, deski do serwowania, do krojenia. Biżuteria. Jest biżuteria z czarnego dębu, te akurat wisiory mają 3000 lat. Tu okrągły jest, który jest z drewna padoku. A skąd pozyskujesz to drewno? To zależy. Ale to jest ciężko dostępny materiał, żeby z niego wykonać? Czarny dąb jest ciężko dostępny. Egzotyki tutaj, które trzymasz w ręku teraz, drewno padoku, no to jest kilka firm w Polsce, które eksportują. Deski, mam zaprzyjaźniony tartak w moich rodzinnych stronach, tak więc jadąc nawet na wakacje widzę gdzieś, że ktoś może sprzedawać albo jakiś tartak, to zatrzymuje się i kupuje. A powiedz, jak wygląda ten proces od deski do stworzenia na przykład takiego mojego ulubionego już tutaj młoteczka, czy innych właśnie przedmiotów, czy sowy na przykład, czy tej deski? Najtrudniej jest chyba z deskami, bo deski, czasem jest tak, że deska stoi oparta, czy na stojaku sobie leży, czeka i nie ma pomysłu na nią, a nieraz jest tak, że po prostu biorę ją do ręki i wiem, że będzie z niej fajna deska.
Czyli najpierw heblowanie, wycinanie, olejowanie jej. Czy te produkty one są w jakiś sposób malowane? To jest z drewnem, w jakiś sposób zabezpieczane dodatkowo? To zależy co, bo zabawki dla dzieci przeważnie są wykonywane z drewna bukowego, one nie potrzebuje żadnego zabezpieczenia. Deski do serwowania zabezpieczane specjalną mieszaniną olei dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wisiorki akurat są woskowane, czasem woskiem pszczelim, w zależności od produktu, jaki jest. No widzimy, te kolory też się różnią. Tutaj na przykład mamy taką jedną wyjątkową deskę, którą też chciałbym pokazać. Jest ona nie malowana, lecz opalana, prawda? Tak, jest opalana, szczotkowana, znowu opalana i olejowana. Ale to jest taka... Jest to jesion nasz polski. Jest to bardzo proces... pięknie pachnie przy wycinaniu. Mhm. A... Teraz jest... Teraz już nie. Teraz olej można wyciąć. Mhm. Ale to jest taka deska, którą możemy wykorzystać w kuchni? Oczywiście. I nic się nie dzieje? Czy takie wtedy produkty, jeżeli zdecydujemy się zakupić właśnie do naszej kuchni, można myć w zmywarce? Czy to już wszystko trzeba się z tym obchodzić delikatnie? No z deskami to nie myjemy w zmywarce. No jednak musimy troszkę dla nich poświęcić czasu. Takiego jak myjemy je dwustronnie, suszymy na pionowo. Nie szorujemy gąbką z detergentami. Delikatnie. Chcieliśmy się jeszcze Ciebie zapytać, bo Twoją pasję do drewna zarażasz również innych, ponieważ prowadzisz warsztaty. Tak, będę prowadził. Jest to nowy projekt wspólnie z pracownią LAS. Rozpoczynamy serię szkoleń. Ja akurat będę prowadził karmniki, budki lęgowe dla ptaszków, żeby dzieciaczki razem z rodzicami mogły sobie popracować i zobaczyć, że nie musimy spędzać czasu przed komputerem, a coś zrobić pożytecznego. A czy już możesz powiedzieć, jakie jest zainteresowanie? Czy już się zgłaszają chętnie? Tak, zgłaszają się chętni, tak więc no zobaczymy, jak to pójdzie. Jak pójdzie fajnie, to będziemy realizowali jakieś inne projekty. Ja też pamiętam, jak mama robiłam karmik dla ptaszków. Ja też zrobiłem. I co? Nic, no i ptaszki przyjeżdżą, ale najłatwiej mi wyszło, po prostu powiesiłem słoninkę na haku i to mi wyszło najlepiej, bo mój karmik się potem... No niestety zepsuł no, ale z siebie, dzieci... ale to wychodziło właśnie z mojej nieumiejętności. Tak, a teraz dzieci mają możliwość właśnie nauczyć się robić razem z rodzicami tych karmników. Jeszcze chciałabym dopytać o to, jeżeli chodzi o proces powstawania takiej rzeczy, czy to jest długi? Czyli zdecydujesz się, że robisz taką deskę. Okej, pozyskałeś już drewno, z której to wykonać, ale potem ten czas do tego końcowego efektu? Nie jest długi. Jak już jest deska, jest pomysł, to deskę wycina się w miarę szybko. Najgorzej jest, znaczy najdłuższy proces trwa jej zaolejowanie i zakonserwowanie. Ona musi troszkę odpocząć, pooddychać tym olejem, nasączyć się, tak więc tu jest najdłużej. A masz taki projekt, który bardzo długo zajął Ci czasu, ale to jest taki jeden z Twoich ulubionych na przykład? Ja robię bardzo dużo rzeczy, nie robię masówek, jakichś przedmiotów powtarzalnych i tak dalej, tak więc, no nie wiem, teraz w tym momencie powstaje wielkie łóżko ponad 200-kilowe, tak więc, no będzie pewnie teraz przez jakiś czas moim ulubionym projektem, a tak, czy ulubione, sowy, bardzo lubię wycinać, zwierzątka, trudno jest tak powiedzieć, czy jest jakiś ulubiony. Trudno z tego wybrać, ale cieszymy się bardzo, że u nas w mieście są takie osoby, które się takimi rzeczami właśnie zajmują. Tak, no praca w drewnie zawsze kojarzyła mi się z taką szlachetną pracą. Pamiętam, mój dziadek świętej pamięci bawił się trochę w drewnie i to taka zabawa, mówię, amatorska. Natomiast pamiętam ten zapach, gdzie wchodziłem do jego takiej malutkiej stolarni i ten zapach kojarzy mi się do dzisiaj z taką właśnie szlachetną pracą, że drewno jest go coraz mniej i są wycinki, więc należy się obchodzić też z drewnem z szacunkiem. I dziękujemy Ci za to, że z szacunkiem obchodzisz się z drewnem i robisz tak piękne przedmioty. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. A teraz zapraszamy Państwa do naszej pogodynki Magdy na prognozę pogody oraz na rozmowę ze specjalnym gościem. Zapraszamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do prognozy pogody, serdecznie zapraszam na krótką rozmowę o tym, co kobiety lubią najbardziej, czyli o modzie. A jest ze mną pani Martyna Martynow, współwłaścicielka sklepu Amsterdam Outlet. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbliża się okazja walentynki, każda kobieta chce wyglądać pięknie. Co możemy zaproponować? Mimo że mamy teraz czas, jaki mamy, czyli pandemia, niekoniecznie możemy gdzieś wyjść, ale możemy spędzić ten czas równie dobrze w domu. Możemy spędzić go w domu, możemy wyjść na spacer po romantycznej kolacji. Dla pań, które cenią sobie wygodę, bo podczas tego lockdownu długiego już przyzwyczaiłyśmy się do tego, że chodzimy najczęściej w luźnych stylizacjach. Mamy dresy z cekinem, dokładnie, dresy są welurowe, najmodniejsze, do tego jest aplikacja. W klimacie karnawałowym, myślę, bo to też można podkreślić, dresy są też panterkowe, mamy wszelki i cały wybór u nas w Amsterdamie. Gamy kolorystycznej i każdemu znajdziemy coś, co możemy dopasować. Natomiast panie, które cenią sobie też elegancję, ale i prostotę z delikatnym pazurem, proponujemy sukienki. Sukienki znowuż welurowe, przemodne, sukienki z aplikacjami, z cekinami, czyli to, co myślę, kobiety znowuż lubią najbardziej. A paniom trochę bardziej idącym w styl boho i romantyczny możemy zaproponować dłuższe, kwieciste, czy też znowu dłuższe, panterkowe. Czyli coś drapieżniejszego. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Na spacer później do tych wszystkich sukienek możemy założyć sobie, słuchajcie, ramoneski. Mhm. Modne chyba od wielu, wielu lat. Od wielu, wielu lat, natomiast najmodniejszym w tym sezonie będzie lateks. Po prostu lateks. Lateksowe sukienki, lateksowe kurtki, lateksowe dodatki. Myślę, że będziemy miały też coś dla pań, które pozostaną w tematyce mocno takiej cozy, przytulnej, sweterkowej, bo mamy też mega fajne, miłe sweterkowe sukienki. O, ledwo się z tym już mieścimy. Z tymi moimi propozycjami. I sukienki sweterkowe znowu w przeróżnej tematyce. Kolorowa, wygodna. Tak, zdecydowanie. I teraz tak, mamy tu tyle rzeczy, nam pokazałaś, zaproponowałaś. Czy każda kobieta o każdej sylwetce może je założyć, czy już niekoniecznie? Mamy u siebie w sklepie od rozmiaru 34 wybór do rozmiaru 52. Mhm. Sukienki, które pokazuję, będą dobre do właśnie takiej rozmiarówki. Na przykład ta, ledwo to odwieszę, słuchajcie, za dużo. Zdecydowanie za dużo i za szybko. Ten model będziemy miały dostępny do rozmiaru 52. To jest polska wiodąca marka, z którą współpracujemy na wyłączność chyba w obrębie 120 km. Słuchajcie, i to są mega świetne rzeczy, ponieważ sukienki, które szyje ta firma, nie dość, że są szyte na przykład patchworkowo, więc odzysku pozostawionych materiałów, które pozostają po produkcji innych ubrań, do tego odcinane są nie bezpośrednio pod kurciami, tylko w pasie. Więc ja zawsze to powtarzam moim klientkom, że one ukryją wszystko to, co my chcemy kobiety najczęściej ukrywać. Zdecydowanie. A do tego jeszcze można sobie rozpiąć guzik, pokazać trochę dekoltu. No i generalnie sukienka nadaje się i do trampek, i nadaje się do eleganckich butów. Potem, tak jak mówiłam, zakładamy ramoneskę, zakładamy kapelusz. Zdecydowanie, ponieważ to też będzie mega hit sezonu, kapelusze z łańcuchami. Do tego dobieramy sobie na przykład boho torbę z frędzlami. I idziemy na romantyczny spacer, ponieważ spacerować nam nikt jeszcze nie zabronił. Nie zabronił. Więc wszystko wygląda idealnie, wszystko ze sobą współgra, czyli każda pani w każdym wieku znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Od najmłodszych córek naszych klientek w wieku licealnym po panie w dojrzałym wieku i w rozmiarze, czy to 34, czy to size plus. Myślę, że taką podstawą jest zadbany wygląd i wtedy kobieta w środku też czuje się bardziej zadbana i od razu zmienia się jej podejście do życia. Jeszcze wrócę na chwilę do tych dresów, bo tutaj mamy właśnie panterkę, ale też mamy te ozdoby cekinowe, o których już nam mówiłaś. Czy to też będzie odpowiednie dla pań w każdym wieku?
jeżeli pani w każdym wieku czuje się dobrze sama ze sobą, to myślę, że nie będzie miała z tym najmniejszego problemu. Czyli musimy czuć w tym się po prostu dobrze. Czuć te flow ze swoim ciałem, myślę, i z samą sobą, ze swoim wiekiem być w pełni pogodzoną z tym, że najprościej na świecie czas przemija, a my jesteśmy coraz piękniejsze, bo życie się podobno zaczyna po 40, po 50, po 30, więc myślę, że jak najbardziej tak. Serdecznie Ci dziękuję na tą chwilę, Martyno, za rozmowę. A Państwa zapraszam na prognozę pogody. Sobota, od rana w całym powiecie płockim chłodna i z temperaturą ujemną. Termometry pokażą nawet do minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni, słaby, powieje z prędkością do 13 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali, a wilgotność powietrza będzie dość duża. I co najważniejsze, o poranku nie powinno padać, a wręcz przeciwnie. Pojawią się pojedyncze promienie słoneczne, co na pewno umili sobotni poranek. Proszę Państwa, w naszym porankowym programie z miłą chęcią gościmy wszystkie zwierzęta. Były psy, koty, węże, a dzisiaj przyszedł czas na sowę. Witamy wraz ze swoim właścicielem, Michałem Nersem. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, no właśnie powiedz, bo od niedawna właśnie na twoim ranczowisku jest sowa. Opowiedz trochę o niej, jak się u ciebie znalazła. Jest to sowa płomykówka, czyli jest to taki bardzo rozpowszechniony gatunek na całym świecie, poza tym klimatem polarnym. Występują te sowy wszędzie. Ale z drugiej strony jest to gatunek ściśle chroniony. W naszym kraju też sowy płomykówki występują w niektórych regionach. Są pod ścisłą ochroną, także jest ich tak naprawdę bardzo mało. Jest to jeden z najładniejszych gatunków sów na świecie, przynajmniej za takie jest uważane. I to jest sowa z hodowli, można powiedzieć. Nie jest ani złapana, ani znaleziona, ani udratowana, tylko z zaprzyjaźnionej hodowli. No kolory ma piękne, też tworzy wokół siebie taką magię i troszkę się jej boi spojrzeć w oczy. A właśnie dlaczego się boi spojrzeć w oczy? Może porozmawiajmy, jakim symbolem jest sowa? Sowy tak naprawdę mają bardzo złą taką, można powiedzieć, symbolikę. Często są, występują właśnie na różnych koszulkach, na różnych gadżetach, są kojarzone z takim symbolem mądrości, a tak naprawdę do XIX wieku były uważane za symbol śmierci. Wszędzie na całym świecie ludzie bali się, tak naprawdę w starożytności bali się sów. Sowy były uważane za posłańców Boga Śmierci, posłańców czarownic. W większości świata tak naprawdę za takie coś się uważano. Tak jak mówię, ludzie się bali, tam gdzie pojawiały się sowy w gospodarstwach, uważano, że ktoś z rodziny że będzie jakiś pogrzeb, że ktoś odejdzie z rodziny. Dopiero w XIX wieku to się trochę zmieniło. Grecy, jak pamiętam, uważali trochę inaczej o sowach. Oni mieli odmienne zdanie, że sowa jest symbolem właśnie mądrości. Kojarzono sowę z bogini Ateną. To tak naprawdę przez te duże oczy uważano, że ona jest taka inteligentna, odczytana. Do tej pory ten symbol często się pojawia, że sowa jest uważana właśnie za taki symbol mądrości. Chociaż sowy jak na ptaki drapieżne są chyba najmniej inteligentne z tych wszystkich ptaków drapieżnych. Jastrzębie, sokoły są bardzo inteligentne, sowy tak, no niekoniecznie jest to inteligencja tak naprawdę u nich. No właśnie, trochę inaczej niż by na pozór się wydawało, bo właśnie tak jak już powiedziałeś, wiele osób nosi ten symbol na koszulkach i na innych gadżetach. A powiedz, jak wygląda opieka nad taką sową? Sowa przyjechała, gdy miała, ile ona mogła mieć wtedy, 2-3 tygodnie, tak naprawdę. Malutka. Pisklak, tak? Taki mały puchaty pisklak, w tym wieku najlepiej jest zacząć się opiekować tą sową. Sowa, gdy zaczynała już chodzić i te pierwsze kroki stawiać, ona była wtedy uczona przywoływania, czyli przychodzenia tych pierwszych swoich kroków do rękawicy, to jest specjalna rękawica do ptaków drapieżnych. Bez tej rękawicy no, byłoby ciężko, sowie byłoby niewygodnie. Poza tym te pazury są bardzo ostre, one się od razu wczepiają w skórę, także wtedy bez rękawicy trzymanie sowy jest bardzo bolesne. I sowa jest wtedy uczona od małego przychodzenia do rękawicy, później jest uczona wskakiwania na rękawicę z czasem. One bardzo szybko dorastają. Sowa po 2 miesiącach już wygląda tak wtedy. Także one mają bardzo szybki wzrost. Ona już nie urośnie. Nie, to jest dorosła sowa. Po 2 miesiącach fizycznie osiąga już pełne swoje rozmiary. No później trochę dorośleje, trochę się zmienia charakter. I sowa jest uczona od początku przywoływania do rękawicy, trzeba jej poświęcać dużo czasu, musi spędzać dużo czasu ze swoim opiekunem. Później, gdy zaczyna latać, jest na specjalnej lince na początku uczona, żeby gdzieś tam nie skręciła, chociaż one nie są chętne do odlatywania gdzieś dalej.
Ale może się zdarzyć. Może się zdarzyć, teraz też się może zdarzyć, że gdy opuszczamy, może czegoś wystraszyć, będzie trzeba jej poszukać. Nie zdarzyło się nigdy. Ona ma takie specjalne siedzisko dla ptaków. Na tym siedzisku jest zostawiana i czeka po prostu, tak jak na swoim terenie jest, czy gdzieś na pokazach, czeka na komendę, na podniesienie rękawicy. Wtedy trzeba mieć jakoś coś dla niej do jedzenia, jak to mówię, na przynętę zawsze, bo ona bez jedzenia, czy bez jedzenia przyleci, ale nie będzie taka chętna do przylatywania. Mówimy, że trzeba ją wytresować, ale to ty też musisz mieć wiedzę, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Ja też tego się uczyłem tak w trochę przyspieszonym tempie. Tak było. Nie byłem na żadnym specjalnym kursie sokolniczym, tylko po prostu znajomi, którzy zajmują się pokazami sokolniczymi od lat. Oni przyjeżdżają czasami na weekendy i wtedy też trenujemy z ich ptakami. No i z sobą też pomagają dużo. Też pewnie metodą prób i błędów troszeczkę. No tak, dobrze, na szczęście się udało, byłem pewien, że mi się nie uda już, bo te początki były strasznie ciężkie. Tak z tym przychodzeniem do tej rękawicy, raz chciała, raz nie chciała. A później jakoś miała taką fazę, jak rozumiem, przejściowo, że nagle zaczęła dobrze przylatywać. Teraz robimy pokazy w różnych miejscach w Polsce tak naprawdę. Na różnych piknikach przylatuje, jest puszczana luzy na otwartym terenie. Właśnie, mówisz o przylatywaniu, o lataniu i o otwartym terenie. Na pewno musisz mieć dużo miejsca, prawda, u siebie, żeby ją szkolić, żeby ją tam trzymać. Sama woliera jest dosyć mała tak naprawdę, ma 3x3 metry, no, chodzi o wysokość bardziej. Ponieważ sowy, gdy są w wolierach trzymane, one w samych wolierach nie chcą latać. One przeważnie raz dziennie sobie z gałęzi na gałąź przeskoczy, to jest całe, w wolierach jest całe jej latanie. Tak jak sobie, jak część osób trzyma sowy tylko w klatkach, tak, nie takich w wolierach, nie są puszczane, bo nie są szkolone, no to te sowy prawie całe życie się nie ruszają tak naprawdę. Czyli bardziej wysokość niż obszar? Ta sowa się wylata podczas treningu w ciągu dnia, podczas pokazów. Ona wtedy się wylata. W wolierze siedzi sobie albo w budce, albo gdzieś na gałęzi i obserwuje, co się dzieje. Generalnie z założenia sowy polują, tak? A jak wygląda żywienie takiej właśnie u ciebie? Z polowaniem to jest prawda, jest to ptak drapieżny, który ma bardzo taki wysoko rozwinięty instynkt myśliwski. Na swoim terenie, gdzie mamy dużo zwierząt, to na te zwierzęta zna, po prostu na nie nie reaguje. Można je puszczać, ale gdyby pojawił się jakiś obcy pies albo robimy pokazy na innym terenie gdzieś, musimy uważać, żeby nie było blisko zwierząt, ponieważ jest w stanie zaatakować psa czy inne zwierzę. A czym ją karmisz? Dostaję, tak jak te osoby, które są trenowane, dostają jednodniowe kurczaki. Kupuje się mrożone po prostu i podaje się, nie podaje się, że nie karmimy żywymi zwierzętami, tylko kawałki, po kawałku dostaje. No nic, sowa nas troszeczkę tutaj chyba onieśmiela, tak mi się wydaje. Kasia przynajmniej boi się spojrzeć jej w oczy. Ja też, szczerze mówiąc, bo oczy ma piękne i jednocześnie przerażające. Dziękujemy Ci bardzo za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję również. Dziękujemy również i sobie. Zapraszamy Państwa teraz na chwilę przerwy i za moment wracamy. Zostańcie Państwo z nami. Sponsorem programu jest Hotel Herman. Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy medyczne centrum dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie. Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18. Sponsorem programu jest Hotel Herman. A po przerwie wracamy do naszego programu. Już za chwilę porozmawiamy o rzeczach na walentynki. Co kupić z tej okazji drugiej połówce i co najczęściej kupujemy z tej okazji. A na koniec porozmawiamy o zdrowiu naszej jamy ustnej. Dlaczego warto dbać o zęby? Zostańcie Państwo z nami. Wielkimi krokami zbliżają się walentynki, więc wiąże się to z prezentami obdarowywania swojej drugiej połówki. Zazwyczaj są to kwiaty, kolacja, ale warto pamiętać też o tych innych prezentach i o tych prezentach porozmawiamy z naszymi gośćmi. Sylwia Wszelaka oraz Marcin Tyrajski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Jak wygląda zainteresowanie takimi prezentami dla drugiej połówki? Zainteresowanie takimi prezentami jest dość duże. Wiadomo, częściej kupują kobiety. One bardziej przywiązują uwagę do prezentu, do co jest napisane na tym prezencie, żeby było na przykład z przesłaniem, z sentencją, z wyrażeniem uczuć. No, w zależności też, czy to jest sympatia, czy to już naprawdę jest miłość, to też zwracają na to uwagę klienci, dlatego że... Zależy od stażu na pewno. Też właśnie. Czy to ma być naprawdę już napisane kocham cię, czy tylko jakaś tam śmieszna, czy jakaś taka delikatna sentencja, żeby po prostu wyrazić sympatię. No, kobiety bardziej przywiązują uwagę. Panowie zaś są bardziej konkretni. Tu cena na przykład nie gra roli. Więcej pieniędzy. Wydają więcej, nie patrzą po prostu. Ważne, żeby uszczęśliwić ukochaną. No właśnie, to jakbyśmy już mieli przejść do tych prezentów, co panowie wybierają właśnie dla kobiet? Dla kobiet też właśnie w zależności od wieku i od osobowości kobiety, czy ona jest z poczuciem humoru, czy można właśnie coś śmiesznego, zabawnego, czy też po prostu już takie naprawdę coś szczególnego dla tej kobiety. Wiadomo, dla młodych, no to tak jak tutaj mamy przedstawione te poduszki z napisami lub właśnie w kształcie serc, tutaj kocham cię, czy tam dla ciebie, też mamy, no wiadomo, w sklepie mamy bardzo duży asortyment, co to przynieśliśmy tylko jakieś tam poszczególne produkty. Ktoś jest w podróży cały czas. Właśnie, dla młodych, taki... właśnie, czy dla panów też. Panowie. Kubki termiczne do kawy, czy tam do herbaty, kubeczki zwykłe dla młodych dziewczyn, dla kobiet zaś na przykład mamy takie też szkatułki w kształcie serca lub w kolorze czerwonym. Fajnie, jak w tej szkatułce znajduje się biżuteria lub pierścionek, na przykład zaręczynowy, bo walentynki to jest też fajny okres na zaręczyny. Czyli panowie muszą zapełnić po prostu jeszcze przed daniem takiego prezentu. A mówiliśmy, co panowie kupują dla pań, a teraz co panie kupują dla panów. Co panie dla panów? No tutaj to też jest w sklepie, mamy też ten asortyment, też dużo tych gadżetów, szereg, czyli jakieś tam te śmieszne i te praktyczne rzeczy. Czyli tak właśnie jest tak samo, jak i kubeczki, jakieś te właśnie, są teraz na czasie te takie zawieszki właśnie do auta. Skarbie, jedź ostrożnie w łóżku, potem poszalejemy i tak dalej. Też jest, bardzo... Mam tutaj też taką właśnie piękną, też pozwolę sobie przeczytać. Kochani, jedź ostrożnie, masz do kogo wracać, kochani. Tak, pamiętajmy, też.
że taki prezent może też być z przesłaniem, że tak, zawsze mamy do kogo wracać, pamiętajmy, że jest właśnie ktoś, kto, na kogo tam ktoś czeka, więc zawsze to też bardzo fajnie się sprzedaje, ale też są i te praktyczne rzeczy, czyli jakieś tam te kubki na przykład, jakieś tam kieliszki, jakieś te śmieszne gadżety, jakieś tam kajdanki, też właśnie też często klienci kupują, te panowie paną, więc też no, to są różne te rzeczy, więc trzeba na spokojnie przyjść, odwiedzić i sobie zobaczyć. Prowadzicie tę działalność już bardzo długo, czy na przykład zdarzyło się Państwu tak, że przyszedł klient i jednego roku zaryzykował i kupił coś takiego dziwnego, szalonego, a na drugi rok przyszedł i mówi, nie no, teraz to muszę kupić coś tak na spokojnie i coś takiego symbolicznego. Tak? Zdarzają się takie właśnie sytuacje. Właśnie klienci szukają, żeby nie powtórzyć tego prezentu tego samego co roku na przykład, no bo wiadomo, no, jesteśmy w związku nie rok, nie dwa, no różnie to bywa. Ileż można mieć kubeczków. Dlatego idziemy tutaj tak samo z postępem i wyszukujemy tych nowości tak. Żeby naprawdę klient, który do nas wraca, miał w następnym roku coś innego do wyboru. Tak, coś oryginalnego, coś kupił, tak, unikatowe. W jednym roku tak. Może kupić coś śmiesznego, w drugim bardziej coś poważnego, no to też w zależności, ale staramy się właśnie wyjść naprzeciwko właśnie klientom, ich potrzebom i tak dalej. Na przykład też dobrze, jak jest prezent fajnie zapakowany, bo my też pakujemy prezenty oryginalnie właśnie, żeby to coś było takie unikatowe. Jakieś na przykład pudełeczka w środku z czerwonymi piórkami, żeby w ten prezent zapakować, czy w płatkach róż właśnie. Czasami to jest nawet ważniejsze, jak jest zapakowany. Bo jak jest nawet jakaś drobnostka, która nieważne ile kosztuje, może kosztować 50 groszy, ale jak jest pięknie zapakowane i zapakowane z miłością, to aż przyjemnie Dokładnie to robi właśnie dobre wrażenie. Właśnie takim hitem, które robi dobre show, są bukiet z balonów z Helem. Tu mamy też przedstawione. Ten bukiet z balonów jest właśnie fajny, bo robi naprawdę efektowne wrażenie. Do tego można przyczepić każdy prezent, nawet nie zakupiony u nas, bo może być to na przykład czy alkohol, czy słodycze, czy kosmetyk, jakieś perfumy, czy zegarek, no ładnie zapakowane w pudełeczko i do tego można przyczepić ten bukiet z tymi balonami. Ale musimy uważać, żeby nie odleciało, jak drogi zegarek i będzie go nie złapie. Trzeba gdzieś, po prostu problem. Dobrze przymocować. Właśnie te balony na pewno dłużej wytrzymują niż kwiaty, bo taki balon z Helem wytrzymuje nawet do 3-4 tygodni. To faktycznie bardzo długo, no i warto się zdecydować jednak na taką formę, a nie takie tradycyjne kwiaty i wyjść ponad przedszereg, żeby tak zaimponować tej swojej drugiej połówce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Także zachęcamy do tych wyjątkowych prezentów. Oczywiście nie zapominajmy o kolacji, o kwiatach, to też jest bardzo ważne. Ale zamiast kwiatów mogą być balony. Ale zamiast kwiatów mogą być balony, dokładnie. Proszę Państwa, teraz zapraszamy na prognozę pogody do Magdy i jej gościa. Witam Państwa ponownie. My i tym razem wracamy do tematu modowego. Porozmawiamy, co jest modne w tym roku, co będzie modne w tym sezonie. A moim i Państwa gościem jest Pani Martyna Martyno, współwłaścicielka sklepu Amsterdam Outlet. Witam Cię serdecznie ponownie. Witam serdecznie ponownie. Nowy rok. Podejrzewam, że nowe kolory, tak. Nowe modne stylizacje. Co tym razem? Kolory. Przede wszystkim kolor. Wychodzimy z czarnego, wychodzimy z szarości, z brązów. Nareszcie idzie wiosna, idzie nadzieja na nowe. Na lepsze, miejmy nadzieję, zdecydowanie. Fiolety, róże, fuksje, neony. Właśnie wszystko. Widzę, pełna gama kolorów. Dokładnie. Najmodniejsze, najfajniejsze moim zdaniem, bo ja uwielbiam i odnalazłam się w tym totalnie, koreańskie swetry. Mhm. Koreańskie, kolorowe swetry. W stylu Harajuku można nosić do spodni, można nosić do halek. No i znowu temat halek, ponieważ jest to odkrycie nasze 2021 roku, czyli halki. Halki w różnych kolorach, no najbardziej klasyczne czarne, które pod te swetry zakładamy, tak jak ja mam dzisiaj na sobie i robimy sobie z tego sukienkę, mm-hmm. Więc swetr nie zawsze do spodni.
spodni można sobie tą stylizację wydłużyć do rajstop, czy też do trampek na wiosnę, więc będzie to wyglądało super. No i kolory, fiolet to jest totalne zaskoczenie, bo kurtka fiolet się nie zapowiadał, że będzie modny w tym roku. A jednak, tak jak w zeszłym roku był to pudrowy róż, brudny róż, tak w tym roku będzie to fiolet, ale też wzory, dużo fajnych wzorów. Ja myślę, że wzory już nie są dla odważnych, bo wzory są po prostu modne i będą wszędzie. Wzorzyste spodnie, wzorzyste bluzki, wzorzyste swetry, kurtki, ostre kolory, fuksje. Ale czyli jednym słowem, tak żeby nas było widać. Tak, żeby nas było widać. Zdecydowanie, szczególnie w dzisiejszy smogowy poranek będzie nas widać świetnie. Natomiast znowu wraca jeans. No jak co sezon, jak co wiosnę, będą to kurtki jeansowe. I właśnie tu widzę niezwykłą odmianę kurtki jeansowej. Tak, jeans połączony razem z pianką, znowu w neonowe, fajne kolory. I pastelowe kolory i wzory. Tych kurtek jeansowych mamy bardzo dużo, wybór jest ogromne. To są ubrania sprowadzane z Korei specjalnie do nas i specjalnie dla nas, moje ukochane, bo ja się w tym stylu totalnie odnajduję. To jest taki lekki streetowy, ale dla pań ceniących sobie klasykę też coś znajdziemy. Wiadomo, że wszędzie musi być równowaga i równowaga będzie, ale znowu skóra. Skóra. Jeszcze możemy z tą skórą szaleć do samego lata, bo nie oszukujmy się, ona jest, nie jest tak potliwą skórą jak wszystkie inne sztuczne. I właśnie widzę, że wysoki stan. Jest wysoki stan, ale po to, żeby można było sobie wkasać bluzkę chociażby. Dlatego mamy wysoki stan. Bluzka może być obcisła, może być to koszula, może sweternie, natomiast t-shirty, koszule, topy jak najbardziej. No i na to znowu sweter. Tym razem z ciekawym kardigan, motywem. Znowu z ciekawym motywem. Może to odwiesić, bo oprócz tego, że jest to piękne, to jest to też straszliwie ciężkie. Tak, zdecydowanie. Już mamy za dużo, natomiast pozostajemy też w dresach. Właśnie widzę tutaj kolor, też, który naprawdę się rzuca w oczy. Tak, pozostajemy też dalej w lockdownie. Dalej panie lubią nosić stylizacje luźne. Tak, zdecydowanie komplet dresowy jest takim fajnym wyborem i fajnym rozwiązaniem, ponieważ no jakby nie był jest to komplet i nie musimy się martwić co na górę, a wtedy co założyć na dół. Także przygotowałam ten akurat w tym przepięknym kolorze. Łańcuchy też modne w tym roku, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, że przy kapeluszu. Jak najbardziej, przy kapeluszu i łańcuchy też. Słuchaj, na szyję łańcuchy z perłami, więc znowu nie tylko sam łańcuch, tylko z jakimś dodatkiem. Połączone. Połączone, będą to też grube łańcuchy na szyję połączone z delikatnym naszyjnikiem na rękę. I myślę, że się odnajdą też w tym sezonie. I znowu cekin. Cekin. Tak, bo my stawiamy zdecydowanie na cekin, na to, żeby się coś działo, żeby nie było. Czyli mi się wydaje, że w tym sezonie jest coś, czego kiedyś byśmy absolutnie w ogóle nie połączyli ze sobą. Myślę, że nie. I na pewno nie założyli takich kolorów. Myślę, że nie. Pamiętam jeszcze sprzed 10 lat modne maliny, ale fuksji, różów i fioletów i żółci połączonych razem. No nie pamiętam, żeby był coś taki sezon kiedyś. Więc ten rok jak najbardziej kolorowy. No niech będzie kolorowy i niech dodaje nam ten kolor wiary i otuchy w sercach i bawmy się modą. Naprawdę bawmy się modą, nie ma się czego bać. Jeszcze twoim zdaniem, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o walentynkach, doskonały prezent dla kobiet to? Voucher. Voucher. Nie ma lepszego prezentu jak voucher. Wtedy nie ma zwrotu, wtedy nie ma zastanawiania się długiego, co ona by chciała, a co jej się spodoba. I to jest nie tylko na walentynki, bo vouchery kupują sobie też przyjaciółki, bo naprawdę albo nie wiem, co ona ma w szafie, albo nie wiem, czym trafię w gust, w rozmiar, a szczególnie panowie mają problem. No wie pani, no taka jak pani, ale trochę chudsza. Na to stawiamy od lat na voucher, na prezent. Serdecznie dziękuję Martyno za rozmowę i te cenne wskazówki. A państwa oczywiście zapraszam na prognozę pogody. Tym razem sprawdźmy, jak ona się prezentuje na weekend. Mm.
Weekend w całym powiecie płockim bardzo mroźny i z temperaturą ujemną. W sobotę w ciągu dnia spodziewajmy się do minus 4 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane około 61%, a wiatr wschodni, słaby, powieje z prędkością do 13 km na godzinę. Przewidywane ciśnienie tego dnia to 1006 hektopaskali. Wilgotność powietrza wyniesie około 86%. W niedzielę zaś spodziewajmy się temperatur bardzo niskich, od minus 8 do minus 6 stopni Celsjusza. W ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Zachmurzenie duże, a wilgotność powietrza umiarkowana, około 62%. Natomiast wiatr wschodni, silny, powieje z prędkością do 28 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. Jeżeli chodzi o stan jakości powietrza, to w ten weekend w całym powiecie płockim będzie umiarkowany. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie rozmawiamy m.in. o walentynkach. A jak walentynki, to wiadomo, kolacja, kwiaty, ale przydałby się do tego piękny uśmiech. Jak zadbać o zęby? Porozmawiamy z lekarzem, dentystą Judytą Knobelsdorf. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, dbanie o zęby, ale to nie tylko w walentynki, tylko myślę, że przez całe życie. No walentynki to taki pretekst do tego, żeby można w końcu pokazać ten piękny uśmiech. Zacznijmy od szczoteczek. Jakie szczoteczki powinniśmy kupować właśnie do zębów? Tu widzę na stoliku mamy szczoteczki manualne, od wielu, wielu lat sprawdzone i stosowane, nadal polecane. Powinniśmy kierować się przede wszystkim miękkością włosia. Większość specjalistów poleca te o miękkim włosiu, ponieważ są najbezpieczniejsze, nie rysują szkliwa, nie drażnią dziąseł, nie powodują nadwrażliwości. Tak więc zwróćmy uwagę przy kupnie na właśnie stopień twardości. Natomiast pozwólcie Państwo, że... Należy też zwrócić uwagę na wielkość główki. Powinna być dosyć mała główka i zmarzająca się ku końcowi. To dobrze widać przy tej szczoteczce. Także zwłaszcza osoby z mniejszą jamą ustną powinny wybierać szczupłe główki, żeby dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Dobrze, jeśli mają część włosia skierowane w innych kierunkach, tak jak tutaj są gumowe wypustki, które masują dziąsła. Także warto zwrócić uwagę na te szczegóły i dobrać sobie taką szczoteczkę, która będzie najbardziej Państwu odpowiadać. Czy warto może iść wcześniej do dentysty, zapytać się, jakiej szczoteczki my potrzebujemy, bo często możemy też nie wiedzieć o tym, prawda? Tak, zawsze warto sięgnąć po porady fachowca i wtedy dobrać sobie szczoteczkę do własnych potrzeb. Tutaj akurat mamy szczoteczki manualne, a co ze szczoteczkami elektrycznymi takimi? Szczoteczki elektryczne, te tradycyjne, wykonują tak jakby za nas ruchy obrotowe. Natomiast należy pamiętać, żeby tą szczoteczkę przestawiać w każde miejsce jamy ustnej i żeby ząb był umyty ze wszystkich stron. Także ona, owszem, część pracy za nas wykona, ale nie wszystko. Należy jej używać świadomie. Natomiast od kilku lat są dostępne szczoteczki elektryczne soniczne, które dodatkowo oprócz ruchów wymiatających mają falę dźwiękową, pomagającą rzeczywiście usuwać osady, jest bardzo polecana dla osób ze skłonnością do kamienia nazębnego, do osadu, jak najbardziej godne polecenia. No ja zdecydowanie jestem zwolenniczką tych elektrycznych szczoteczek, ale tak jak właśnie Pani powiedziała, że trzeba jednak dokładnie ząb przy zębie, a nie tylko, że elektryczna i po prostu przejechać i koniec, tak? To nic z tego naszego mycia nie będzie. Oczywiście oprócz szczoteczki ważną rolę pełnią pasty, jakimi myjemy zęby. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Oj tak, przed stoiskiem z pastami można po prostu zawrotu głowy dostać. Jest wybór ogromny. Powiem tak, jeśli ktoś nie ma jakichś szczególnych problemów z jamą ustną, może używać tych past takich do wszystkiego. I tutaj ta zasada, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, nie sprawdza się, ponieważ one muszą pewne standardy spełniać. Mają część składników ściernych w odpowiednich proporcjach, część składników żelujących, pieniących, smakowych i wreszcie dla nas dentystów bardzo ważne związki fluoru, które działają profilaktycznie. Już tutaj po tej szklanej płytce widać, jak są różne konsystencje. Te bardziej żelowe lepiej się rozprowadzają po zębach. Te bardziej stałej konsystencji, jak ta lub ta, może mają więcej tych ściernych składników, więc jeśli ktoś ma większą skłonność do osadu, pewnie będzie lepiej w nich się tutaj odnajdywał. Tak więc konsystencja do dobrania. Natomiast jeśli ktoś ma szczególne potrzeby, jakieś szczególne problemy z jamą ustną, tutaj znowu warto sięgnąć porady lekarza i dobrać sobie w przypadku nadwrażliwości zębów. Mamy składniki w paście odpowiednio pomagające, jak hydroksyapatyt, jak związki potasu. W przypadku nieświeżego oddechu, związki cynku.
jeszcze w przypadku chorób błon śluzowych, dziąseł, warto sięgnąć po pasty, które mają składniki ziołowe, które działają ściągająco, dezynfekująco, które działają łagodząco, jak również wiązki przeciwbakteryjne, przeciwdziałające właśnie bakteriom odpowiedzialnym za te choroby. Tak więc wybór jest ogromny, w zależności od potrzeb na pewno każdy sobie coś dobierze. Warto się radzić w gabinecie stomatologicznym i no nie ma wymówki, że nie można dla siebie znaleźć odpowiedniej pasty. Oczywiście inne dla dzieci, inne dla dorosłych, to również warto zwrócić uwagę. Powiedziała Pani inne dla dzieci, inne dla dorosłych, a co z osobami, które mają protezy? Czy to są jakieś specjalne pasty do zębów i szczoteczki? Też to wygląda zupełnie inaczej, czy możemy stosować tradycyjnie? Jeśli chodzi o protezy takie ruchome, wyjmowane, to są inne szczoteczki, ponieważ proteza jest zrobiona z tworzyw dużo bardziej miękkich niż nasze własne zęby, więc szczoteczki typowo dedykowane protezom pewnie najłatwiej kupić w aptekach. Są bardziej miękkie i pasty do nich używane również o mniejszym stopniu ścieralności. Jeśli ktoś chce używać tradycyjne szczoteczki, po prostu tą samą używa do zębów co do protezy, to wówczas warto sięgnąć po te z miękkim włosiem i pastę o małej ścieralności, a raz na kilka dni użyć tabletek musujących, które dezynfekują dodatkowo protezę. Warto o tym też pamiętać, że tradycyjna proteza w szklance wody to już historia. Już takich obrazków nie powinniśmy widywać u naszych babć. Powinna się protezę umyć i przechowywać na sucho. A jeżeli chodzi o takie płyny do płukania, czy one faktycznie zdają egzamin, czy niekoniecznie? Płyny do płukania są ważnym uzupełnieniem naszej higieny. Według badań nawet zwiększają o 30% skuteczność mycia, ponieważ docierają do tych miejsc, do których szczotka może nie dotrzeć, wszelkie przestrzenie międzyzębowe. Także tutaj jak najbardziej godne polecenia. Ważne, żeby po wypłukaniu płynem, nie płukać już wodą, bo to traci w ogóle sens cała ta czynność. Także tutaj jest mnogość jakby składów. Warto zwrócić uwagę na to, że płyny, które zawierają alkohol, nie powinny być długo stosowane. Na pewno nie powinny być stosowane u dzieci, u osób z pewnymi chorobami, u kobiet w ciąży. Ale mnóstwo jest płynów również dedykowanych na specjalne problemy, czyli do zębów nadwrażliwych, do chorób dziąseł, także tu jest też duży wybór. I na pewno ważnym uzupełnieniem są nici dentystyczne, wszelkiego rodzaju szczoteczki międzyzębowe, które należy stosować bardzo ostrożnie, ale są godne polecenia. Omówiliśmy już chyba wszystkie elementy mycia zębów, to teraz zapytajmy się, połączmy to wszystko w całości. Jak powinno wyglądać prawidłowe mycie zębów? Jak długo? Przyjmuje się, że odpowiednim czasem do prawidłowego wyszczotkowania wszystkich zębów są 2 minuty. Można się posiłkować będącymi w sprzedaży klepsydrkami, które są dołączane do niektórych produktów, lub po prostu sobie patrzeć na zegarek. Rzeczywiście te 2 minuty starczą na prawidłowe wyszczotkowanie wszystkich zębów. Mało kto niestety tyle czasu poświęca, wieczny pośpiech jakoś tak skraca tę czynność. I myjemy zęby 2 razy dziennie co najmniej. Ważne, żeby rano to mycie poranne nie było przed śniadaniem, tylko po śniadaniu. Wtedy przez kilka godzin te zęby pozostają czyste. Wieczorem, przed snem, kiedy już wiemy, że nic nie będziemy jeść. Oczywiście, jeśli ktoś ma czas w ciągu dnia zęby umyć po obiedzie, byłoby super. Jeśli nie, można wypłukać płynem, posać pastylki bezcukrowe odpowiednie do tych celów, czy gumy bezcukrowe przez kilka minut. To też pomoże utrzymać tą czystość w ciągu dnia. No właśnie, o tyle łatwiej jest w tych elektrycznych szczoteczkach, że one jednak mają ustawiony czas. Mają timer, tak, to jest super. I to już jest jednak, że jak już się włączy, to już musisz umyć te zęby, dajmy na to te 2 minuty. Warto też o prawidłowe techniki szczotkowania zapytać swojego dentystę. On pokaże, poinstruuje. Dzieci powinny być zawsze nadzorowane, te małe dzieci, przez rodziców w czasie mycia zębów. I warto po nich również poprawiać, zwłaszcza mycie powierzchni zębów trzonowych, bo tam rączka z reguły nie dociera, dzieci skupiają się na tym, że pasta ma dobry smak, na jakimś tam pokombinowaniu, porzuciu, a tą nie skuteczność mycia trzeba jednak nadzorować. No i pilnować, tak, czy gdzieś tam pod poduszką jeszcze nie ma batonika przed snem. Czasem też tak się może zdarzyć. No właśnie, to jeżeli już teraz przyszliśmy do tych dzieci, to kiedy powinna odbyć się pierwsza właśnie wizyta u stomatologa takiego dziecka? Właściwie kontrolować jamę ustną trzeba już od pierwszych dni po urodzeniu. Te pierwsze miesiące i nawet powiedziałabym lata zajmują się tym pediatrzy najczęściej przy wszelkiego rodzaju badaniach bilansowych. Natomiast jeśli coś niepokoi
i lekarz pediatra odsyła do stomatologa, to czasami zdarza się, że takie młodsze dzieci też, które nawet jeszcze zębów nie mają, przychodzą na konsultacje. Natomiast jeśli mowa o takich świadomych wizytach, z reguły zaleca się w wieku takim 2,5 do 3 lat. Dobrze jest, jeśli ta pierwsza wizyta jest taka adaptacyjna, jeśli nie jest związana, broń Boże, z żadną interwencją z powodu bólu zęba, tylko jest zapoznawcza, tak. Jest przegląd jamy ustnej, są jakieś zabiegi profilaktyczne, tak żeby dziecko miało czas, żeby w ogóle zapoznać się z tego rodzaju gabinetem. On jest specyficzny, jest dużo maszyn, jest dużo dźwięków. To dla dziecka może być trudne już samo to. Więc powinniśmy dbać o to, żeby te nasze pociechy trafiały na taką wizytę jakby zapoznawczą, dużo wcześniej, zanim zaistnieje problem. Żeby wyjście do dentysty było czymś normalnym, a tak, nie jakimś strachem i wydarzeniem jakimś traumatycznym, które potem ściele się jakimś cieniem na pół życia, że trauma związana z tą wizytą. I wraz ze wzrostem wieku ile? Tak raz w roku, jeśli już będziemy chodzić do dentysty, to wystarczy, żeby nie doprowadzić do tego, że jak ból... Co pół roku. Tak, kontrolę. Dziękujemy Pani bardzo. Dziękuję również. Teraz będziemy na pewno bardziej świadomie czyścić zęby i dbać o nasze uzębienie. No niezwykle ważne jest dbanie o zęby i właśnie pamiętać o tym już od tych najmłodszych lat. Dziękujemy również i Państwu za ten wspólnie spędzony poranek. Dziękujemy Państwu bardzo. Widzimy się już za tydzień. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Hotel Hermann.